Za każdym razem, gdy przyjmujemy chleb życia, Jezus przychodzi, aby nadać nowe znaczenie naszym słabościom. W Jego oczach jesteśmy cenniejsi, niż się nam wydaje, mówił papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Dziś w Watykanie uroczystość Bożego Ciała. Jezus ukazuje nam, że cel życia polega na dawaniu siebie, że rzeczą najwspanialszą jest służba. A dzisiaj odnajdujemy wielkość Boga w okruszynie chleba, w kruchości, która jest przepełniona miłością i dzieleniem się. Właśnie kruchość jest tym słowem, które chciałbym podkreślić. Jezus staje się kruchy jak chleb, który jest łamany i kruszy się. Ale w tym właśnie tkwi Jego siła. W Eucharystii kruchość jest mocą, siłą miłości, która się umniejsza, aby być przyjętą, a nie wywołującą strach. Siłą miłości, która łamie siebie i dzieli się, aby karmić i dawać życie. Siłą miłości, która się rozpada na fragmenty, aby zgromadzić nas w jedności.